Siemaneczki, ziomeczki, ja jestem Kamilowski, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj jest ze mną pan Mateo. Cześć, dzień dobry. No i ogólnie dzisiaj sobie nagrywamy 1v1 w grze CSGO i mamy taką fajną mapkę, gdzie chyba co rundę będzie się ona zmieniała, ta mapka. I tak ogólnie to ja bym chciał, żeby tutaj pan Mateo wyznaczył próg łapeczek w górę do wbicia. Jeżeli wbijecie tyle łapek, ile Mateo powie, to będzie następny odcinek, może w niedalekiej przyszłości z Mateo. Oczywiście 24 godziny, więc jaki to będzie próg? 24 godziny, dobra. W razie tego, że ja się naprawdę cenię bardziej niż Masti, to muszę, nie wiem, tak 5000? 5000? Ja nie mogę. Nie, no, żartuję, podzielmy to jakoś tak. 50. 50 łapek? O kurde, no to wam powiem, że Matoś tutaj przecenił. Dodajmy jeszcze moje IQ, niech będzie 100. Dobra, co, 150? Spotkajmy się w połowie, 400. Dobra, no i 400. 400 łapek w górę, 24 godziny, to zobaczycie jeszcze jakiś odcinek z Mateo. I ogólnie Mateo, daj restarta. Zapomniałem zmienić kartu, wiesz? Widzę, a, bo to aż 240. Chyba. 240 ma, o kurczę. Dobra. Ale no czekaj, spoko, jak to jest? Przecież ty grasz cały czas w CS-a, a ja nie gram... Teraz jeszcze muszę wyjść na coś dobrego. Ja nie gram w ogóle w CS-a. Ja teraz gram tylko w LoL-a, a jednak wygrywam. No spoko, spoko. Ty, ale ty mi nie dawaj forów jak coś. Pierwsza runda, mamy. W końcu coś zabiłem tutaj, sorry, nie komentujcie skilla, ale wiecie, ja to kałaszek jakiś. Głupy, no teraz niektórych skill się właśnie skończy. Nie kamień, nie. Ja nie mogę. Oj, widziałeś moje blond włosy? Widziałem właśnie, panie Mateuszu. Powiem ci, że wyglądasz elegancko. Ale elegancko. Ja mogę powiedzieć historię tych włosów. To było tak, zamówiłem sobie jakiś czas temu różową bluzę Nike. Przyszła mi uwaga, różowa bluza Nike. I mówi do mnie, no dobra, masz różową bluzę, to jeszcze się na blond przefarbuj, bo nie tak fajnie. Ja mówię, okej. A czy co? Dobra, a z tymi włosami to miałem o tyle śmieszną sprawę, że oni to sobie żeby co pani, jest? Byłem u pani fryzjerki i wiesz, się mówiłem na strzyżenie i farbowanie. Ta pani mnie obstrzygła i mówi, i co, i naprawdę chcesz te farbowanie? Ja mówię, jo. I ona mówi, nie, przełóżmy to na lato, to będzie brzydko wyglądało. Jak ja usłyszałem od fryzjerki, że to będzie brzydko wyglądało, to się trochę przestraszyłem, nie? Ale pomyślałem ostatecznie, że kurde, no to bez sensu, jak ktoś mi będzie cały czas nad życiem skakał. Powiedziałem, nie no, trzeba to zrobić. I ona zdjęła spodnie, nie żartuję, ona zaczęła tą farbę wyciągać. I ten, no i zrobiliśmy. Oj, no to, ty to robisz u fryzjera, ja to zawsze farbowałem w domu, nie? I raz pamiętam, że na koniec wakacji poszedłem sobie do ubikacji, do toalety, nie wiem jak to mówi, ale po prostu poszedłem sobie, wziąłem niebieską farbę, pofarbowałem i tak właśnie potem wyglądałem, zajebiście. Kurde, cały czas cię obijam. O! Czekaj. Dwie dyszki. A, musisz mieć fajne. O, dyszka. Znaczy się. Ale nie, powiem ci, że raz przefarbowałeś włosy sam. Na ruchowo. Ale to nie, to było sprayem. A to było sprayem, no faktycznie, no z ratą honoru. Okay. Faktycznie, to było sprayem. Sprayem nigdy nie farbowałem, w sensie raz farbowałem. No to właśnie było tak hardkorowo, że ja się położyłem spać już to nie miałem. No, a co, w poduszkę to było potem? No tak, bo to jest takie... To jest taka farba, nie? No to jest taki nalot, nie? To no tak. Można wziąć palce. Wiadomo. Dobra, no co, lewa ręka. Dobre. Lecimy. Tutaj 6-8. Praca w re wam powiem tutaj, trzeba... Jak najwięcej punkcików. O, tą mapę lubię. Na tej mapie nagrywałem milion odcinków. Popie. Ups. W takim razie ja tutaj mam nadzieję, że będzie szczęście początkującego i ja to wygram. O kurczaczki, gdzie ty jesteś? No, widziałem przez 18 minut twoją głowę i nie strzeliłem do niej. To gdzie ty masz głowę? Ona wraca się tam. No człowiek. Odleciałeś, ale...
przykład co robi 10 złotych portfel i ledwo dycha. To akurat znam, powiem, że śmiechłem. Wiem, aż musiałem słuchawki ściszyć, bo naprawdę. Ty masz taki śmiech jak czajnik trochę. No, czasami się odpali czajnik. Dobra, o, na wysokie obroty. Chyba nie tylko czajnik się czasem odpali. Dokładnie. Tutaj. Mój serdeczny przyjaciel i były chłopak kiedyś miał coś takiego, że rozegraliśmy razem i on miał takie... Wallhack włączony, nie wiem czy to kojarzysz. Wcale nie kojarzę tej sytuacji. Co jest, znowu za 80... Ale masz skina, ohoho, Mateusz. No, konkurs. Ej. Co tu ma być? A co myślisz w prawej godzinie? Ja bym na przykład się nie pofatygował z takim. Nie, ja nie sprawdzam. Trzy razy łącznie sprawdziłem godzinę na tym zegarku. Ale wiesz, traktuję to jako biżuteria, bo może tego nie widać, ale on się już tak fajnie świeci. A, no to powiem, że się tak jak patec, bo patec na przykład kupi sobie zegarek na 100 tysięcy. A myślałem, że za 100 tysięcy? No za 100 tysięcy. Ja bym na przykład nie mógł tyle wydać na zegarek. Na jakiś tam zegarek kupił. Dobra, comeback. Ja nie mogę. Czy tak, jeśli wygląda jak typowy... Jeśli to wygląda jak typowy zegarek z Chińczyka, no to słabo, ale jeśli rzeczywiście jest jakiś świecący się wyróżnia, to git. No, złoty po prostu, co nie? Złoty. Ale to pewnie jest git. Wiesz, najdziwniejsze jest to, że jakby, jeśli ktoś myśli, że kupi zegarek, który będzie się świecił i że będzie na siebie zwracał uwagę, to też jest w błędzie, bo serio, zegarek to już jest tak jakby, wiesz, wszyscy na odgarstku mają zegarek i to nie jest, wiesz, flex. Największy poziom flexu, jak się strzela heada, to oj, po pierwsze, jej. A po drugie chyba samochód, tak mi się wydaje. A ja tak powiem, że nie polecam wydawać wam pieniądze na taką biżuterię, bo na przykład na TikToku widziałem, jak typek za $1 z dolara i z butelki po Coca-Coli szklanej zrobił pierścionek złoty. Serio, poślifował, potegował i znaczy, wyszedł. Wiesz, to nie było prawdziwe złoto, są tacy, wiesz, no tak, tak, no. Że ten, że na przykład, no śmieją się z ludzi, którzy kupują srebrne zegarki za 30 zł. No, też takiego bazarku. Nie żartuję. Też nie wiem, no, kupiłem ten zegarek, ale na przykład nie jestem z niego zadowolony, bo też nie wychodzę z domu. Nie sprawdzam na nim godziny, no nie rzuca się w oczy. Widzę cię! I co, ty chcesz kosę? Kurde, jak jesteś mnie... niepoważna? Dobra. Ale mnie wytegował! Niepoważny, tak wam powiem. Dobra, do ilu gramy? Do 16. Oj. Raczej, o kurcze, myślałem, że da się skoczyć na to drzewo z Minecraft. Nie no, powiem wam, że fajna mapka, co nie? Polecam taką. No, pod nagrywki idealna, nie? No, dokładnie. Chyba, że twoi widzowie na przykład są tacy, wiesz, statyczni, pokolenie pączek. I oni potrzebują cały czas jednej mapy, nie? Czyli na przykład byś ty nagrał się nie podobałem. I tam serdecznie pokażę wam, jak chodzić jednego smoka, że ty się po minut pokazujesz, dlaczego ten smok ma wyglądać tak, a nie inaczej na tej mapie i tak dalej. Ale dobra. Tak powiem, że ja przez połowę swojego kanału nagrałem na pewnej mapie, którą pewnie kojarzysz, bo to nagrywaliśmy chyba z 50 razy. Taka mini dust. O, no i pięknie. No i pięknie, mamy remis, więc zostawcie 400 apek w górę, 24 godziny, to jesteśmy umówieni. I ogólnie wpadajcie na kanał Mateo. I co, Mateo, chciałbyś coś powiedzieć na koniec? Tak, no życzcie mi miłej nocki, ponieważ za chwilę Mateuko idzie lulu. Dokładnie tak, ja dobranoc, też. Trzymajcie się. Więc dobranoc, trzymajcie się, cześć. Pa.